Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a ze mną jest Joszelka i Re... Hello! Hejka! Joszelka, co ty robisz? Zostaw tego... Nie, zostaw to! Zostaw! Tak mi wyszło, że... Ja nie mogę, Joszelka zdjęła maskę. No, tak wyszło, ja nie to mogę. Chciałam wstać. Przy okazji, ogromne podziękowanie dla wszystkich wspierających, a w szczególności dla złotych wspierających. Jeżeli również chciałbyś być wspierającym, to obczaj wszystkie szczegóły, wszystkie bonusy pod linkiem w opisie. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, jak chcecie być na bieżąco, pamiętajcie, subik, łapka i komentarz wsparcia mile widziane i wymagane, oczywiście łapka w górę wymagana, jeżeli wam się podoba. A słuchajcie, ogólnie dużo nowości, mega dużo nowości, słuchajcie, w grze. Kluby są tańsze w tym tygodniu. Co więcej, chodźmy tam do biura. Wszystko kolorowe. Tak, ogólnie jeżeli chodzi o zarobki klubu, bo do sejfu ściennego trafiają zarobki. Jest potrójna premia na te zarobki. Okej. Więc tak było 200 tysięcy, to będzie, nie wiem, razy 3, czyli milion, nie? Oczywiście. Nie 600 tysięcy, tylko milion. Ale też sprzedaż dóbr. Słuchajcie, jest sprzedaż razy 2. Więc dzisiaj na pewno zajmiemy się też sprzedażą, a mam w ogóle pełny magazynek, muszę wam powiedzieć. Wiecie o tym? Magazynek? To trzeba. No, mam pełny magazynek, mam. Masz pełny magazynek? A ja tak. Widzę wszystko bardziej ostro. Okej. Okay. Czekajcie, bo awanturnik jest w ogóle w klubie, chyba. Awanturnika w klubie? Dobra, to chodźmy go czy wyrzucić. Dobra, chodźmy, ja go zaraz tam wezmę, wyczepię. Pokaż, czekaj. Gdzie jest? W ogóle. Tutaj jest, czekaj. Pokaż go. Tutaj. Czekaj. Pokaż mu ten telefon wyrzuć. Nie, czekaj, tutaj? Gdzie? A nie, tu niżej jest, dobra, chodź, niżej? Nie. A, no niżej jest. Ty się deportowałeś u mnie. Dobra, chodź się na dół, czekaj. No, ty pokaż też. Tego awanturnika. Gdzie ten? Tu jest awanturnik, proszę bardzo. Nie, on taką. Dobra, wyrzucam go! Wow. Zniknąłeś. Teleportowali się. Co, nie ma mnie? Zniknąłem? Teleportacja. No, dobra, ale załatwiłem takie... typa. Ej, popularność mi zwiększa klubu tego, zwiększyła się. No bo to nie jak fajny gościu był. Jak wyrzucasz kogoś na pysk, to od razu dostajesz bardziej popularny klub. No bo, nieźle. Bo to był taki, który przeszkadzał w klubowaniu. No nieźle, nieźle. Dobra, słuchajcie, no to co, zacznij może sprzedaż. Ja idę, poszedłem na górę właśnie w tym momencie. Dobra, biegnę tam właśnie. Ja tańczę bez muzyki. Masz muzykę przecież. Masz muzykę w tle. Co ty głuchy jesteś, czy co? Nie, czekaj, czekaj, w ogóle nie, sekunda, bo tak na rzeźwo to chyba ciężko będzie sprzedawać, czekaj, przesuń. No też tak myślę. Także ja tutaj podejdę, przepraszam, nie, no proszę no, mi tutaj... No ty się normalnie ryjesz tutaj jakoś dziwnie, chodź się napić. Tak jest, nie ma innego... Soczek. Tutaj też jest soczek, tak? Gumi jagody. Ale mogę polać, kto chce? A, to Joszelka polewasz? Tak. Ja. No to... Zapraszam tutaj. Jeszcze kolejkę za Berberta. To poleję. A, no tak. Berber w ogóle pojechał na ten, na weekend gdzieś. To tak przy okazji, no. Nie wiem, czy wiecie. Masz. Dobra, dwa. Dobra, dzięki. Wezmę sobie trzeci. O. Coś tam nie patrzycie. Pijecie, czy nie? No. Ja sobie nalałam, to ja sobie wezmę. W ogóle nie nalewałaś w ogóle, chciałam powiedzieć. Nalałam, patrz. Chyba u ciebie. Dobra. Dobra, lekko jestem bardziej wesoły. Że to dobry kompocik. Jeszcze muszę. Dobra, ja w takim razie już odpalam sprzedaż, dobra. Wsiadam do kompa. Dobrze. Wy tam sobie no polewajcie. Nie umiesz do czterech. O. No nie umiem. Dobra, sprzedaj dobra. Nie wiem, czy ta premia jeszcze weszła, czy już weszła, czy jeszcze nie weszła, no. Bo nagrywamy to trochę wcześniej. Okej. Okay. Teraz się okaże, wyjdzie w praniu w sumie. Proszę bardzo. No i nie mogłam się już. A już brałem. Ej, odrzeźwiłem się. No. O. Wejdziesz tu do środka? Tu z tyłu nie mogę. Z tyłu nie możesz, bo tam są paki. Jak to nie można z tyłu tam wejść? A to do działkiem steruje. No też. Nie, ty sterujesz. Czyli to helikoptery. Ty sterujesz działkiem. Ej, co jest grane? No ty sterujesz. Czekaj, bo... Ej, co jest? Czemu to auto skręca? Sam od siebie. Ej, co jest grane? Ja nie steruję działkiem. Ale sterujesz autem? Nie wiem. No to zdecyduj się, czy sterujesz, czy nie, bo ja pojadę do przodu i on skręca mi sam. Ja nic nie robię. Ja chyba jestem jeszcze nie rzeźwy niby. Czym nie steruję? Ej, bez jaj, jestem jak... jestem pijany dalej. Kompocikiem? Możemy się zamienić, weź ty wysiąść, bo ty... Ja nie mogę. Ale ty też jesteś nierzeźwa chyba. Ja jestem rzeźwa. No to dawaj. Ja wezmę swojego Skyline. Ej, bez jaj, normalnie nie mam efektu, że jestem nierzeźwy. Ja ale mi samo auto samo mi skręcało.
No bo ty nie umiesz jeździć, wychodzi na to. Nie, naprawdę, jechałem prosto i auto samo mi skręca. No, po prostu nie umiesz jeździć. Dobra, Szoka, to prowadź. Ach. Dobra, Szoka, jedź normalnie tutaj, tak, bo nie dojedziemy w życiu. Taki ten mamy fajny. Dobra, jedź. Możesz podbić? Co? Nie, tym się nie podbija, to nie tak działa. O, rany. No, zabieram kogoś. No ktoś ciebie potrąciłam prawie, skręca. Że. Dobra, 800 metrów. Dobra, widzę na motocyklistę. Mogę za nim pojechać? Nie. Jedziemy oddać towar, mamy ograniczony czas. Na pewno 17 minut nie wystarczy. Ja nie wiem, co tam dalej jest. Na razie do punktu spotkania jedziemy, to tak coś dziwnie, dobrze, że tak blisko. Dobrze. Musimy teraz śledzić, uważaj. A teraz jadę w rena. Podjedź tam do tego punktu. Skyline'a. Daj sygnał pilotowi, śmigłowca. No to zatrzymaj się w miejscu, kobito, daj wysiąść. Ja nie mogę, pistolet. A gdzieś jesteś? No i ludzie krzyczą. Aha, czekaj. No jedź, oj, czekaj. Czekaj, on już leci, dobra, jedź. No siadłem, jedź. No jadę, to nie ma przez chwilę. Mam wrażenie, że... Ja trochę nie rzeźwy może jestem, ale no. Dobra, panu, ale wszystko ładnie się ten. Uspokój się, panu. Użyj drogi. Droga asfaltowa jest lepsza. No, ja mam terenowego Skyline'a. Także wiecie od skąd. Proszę bardzo. I tak właśnie prawdopodobnie skończyliśmy... Jaszoka prawie do wody wpadła. Dobra, wsiadaj szybko, bo zaraz zgubimy śmigłowiec. Żeś wjechała w dziurę i no dupa. No marudziłeś, to zrobiłam tak, żebyś mógł marudzić w końcu. Dobra. Udało się. No, żeby miało sens twoje marudzenie, bo tak. Dobrze, że Ren podąża, bo tak to byśmy chyba go zgubili po prostu. Teraz wysiądę z tego. Jakbyśmy byli ten, to on by poleciał, byłoby, że za daleko od śmigłowca. Dobra, jesteś. Dobra, uspokój się tam, panu. Tak by było. Ty dzisiaj jesteś jak jeden wielki narzekacz na wszystko. Ja nie mogę, w ogóle drzwi urwałaś, nie zamknąłeś drzwi, Oszelka. Ja nie wiem, naprawdę. Chyba ktoś ci racja musi strzelić, bo przestań narzekać. Masakra po prostu. Tu jestem. Dobra, już. No i jak jeździsz? No bo wy... Ale widziałeś, jak on wyjechał? Nie, widziałam, jak ty skręcasz specjalnie na jaczołówkę. Aha. Gościu wziął po prostu w bokiem stanął u mnie. No u mnie to w poprzek po prostu był. On widział, że ty jedziesz. Nie, Joszelka jedzie. Ja muszę zrobić na sztorc. Co za paruwa. Ja, masakra. Tu jestem. Widzicie? Dobra, już dojeżdżamy. No żółte kółko, tylko nie miń go przypadkiem. No i mówiłam, nie miń. No co? Jak dobra. Mogłeś to minąć? To było takie oczywiste. Proszę bardzo, już jestem. Szaleństwo. No, szaleństwo totalnie. Dobra, sprzedano wszystkie, dobra, udało ci sprzedać, super. Ile ja pieniędzy? Możliwe, żeby się nie udało. Było blisko, żeby się nie udało. Dobra, no, słuchajcie, pieniędzy? W takim razie wracamy do klubu. Wracamy do klubu, dokładnie tak. No. Dobra, ja wezmę oczywiście tutaj prezes, pojazdy. 32 000. Burzard i zapraszam. Ile? 32 tysiące zrobiliście? Mhm. No. Dobra, wróciliśmy do klubu. Joszoka, co się stało z twoją twarzą? Maska mi się zdjęła, bo po prostu wziąłeś mi ją, zdjąłeś. Zdegradowałem cię, czy co? O co chodzi? Joszelka, przestań się tu ubierać, przebierać, co ty? Dobra, słuchajcie, spróbujemy w takim... Ej, bo nie mogę nic zrobić, nie? Dlaczego nie możesz? Dawaj tutaj, o, cyk, proszę bardzo. Spróbujemy zwiększyć popularność klubu, co z tego, że jest na maksa. Ale spróbujemy. O, możemy. Nawet jeżeli mamy popularność na maksa, możemy jeszcze raz, jeszcze bardziej to... Jaka ładna limuzyna! Patrzcie, jak fajnie będzie! Oho! To ja do tyłu. Dobra, wsiadajcie, chodźcie! No, czemu nie mogę? No to muszę wam miejsce... No bo stoicie przy tym, no. Jest do tyłu! No to, Joszelka, jak chcesz do tyłu, to musisz po drugiej stronie, tam gdzie ja siedzę, wiesz? No nie mogę, on mnie cały czas przekierowuje do przodu. A, okej, okay, bo musimy odebrać dwóch VIP-ów, więc musi być puste miejsce z tyłu. No, no to ja nie chcę. Ja dobra, nie mogę. To ja wejdę i zobacz, czy ty gdzieś możesz wtedy do tyłu. No Joszelka, szybko! Go. Możesz wejść? Nie mogę. A, stań na dachu. No ty, paruwo, jak ja mam stanąć na dachu niby? No, wejdź na dach. Poczekaj. No i co?
Nie udało się. Dobra, ja wezmę. Dobra, przestań. Dobra, weź Skyline'a do pomocy, no, weź Skyline'a. A ty... Tam stoi. Ja nie mogę, no dobra. No to Ren, to wsiadaj. Wsiadam. Dobra. Dam już Skyline'a teraz. Dobra, to jedziemy w takim razie. Pozostało trochę czasu, mało. Mało czasu? No tak. Mało czasu mamy. A musimy odebrać dwa... No chłopie, gdzie wyjeżdżasz? Kto ci zrobił licencję? Kupiłeś ją gdzieś, co? Dobra. Dobra, Ren przygotowany, Joszarka przygotowani. Jesteście, mam 500 metrów zostało. Ile można na was czekać? Ogólnie dwa VIP-y. Nie wiem, czy male VIP-y mi się kojarzą z... Na pi. Male VIP-y. No dobra. Tutaj, zobaczmy, co my tu mamy. Szybko odbieram, no. Ten w żółtej kamizelce. Bierz go tam. Chodź, typie. Pospieszaj go, no, Ale to drugi, a tu jest tylko jeden. No tu jest jeden. Drugiego trzeba skądś indziej? W ogóle co to za ziomek jest? Aha, 3 km w drugą stronę, nie ma problemu. Ja nie mogę normalnie. Co ja za szofera mam robić? Ja tu jestem prezesem. Robisz szofer. Dobra, do Richards Majestic jedziemy, no dobra, spoko. Nie mogliśmy tego osobno zrobić? Mam nadzieję, że tam jest drugi VIP, a nie, że będziemy musieli go dostarczyć, a później dostarczyć kolejnego. Boże, jaki normalnie ruch uliczny tutaj jest w ogóle, co, wszyscy nagle wyjechali w środku nocy? No. Dobra, ostatnie 500 metrów, jedziemy do Richards Majestic. I tam powinien być, chyba typiarz numer 2, VIP numer 2. I chyba jest. Bo to działa tak jak pobieranie, że wiesz, Joszarka, stoi ci tam? Pobieranie. Właśnie, jest jakiś pan ochroniarz i jest jakaś pani, która tutaj sobie chyba... To jest pani? No tak, jaka baba pani. Chyba. No. Ej, babo, chodź tutaj. Ty, bo ochroniarz mnie zaraz tutaj wyrzuci z tego samochodu. A bo ochroniarz też to idzie do was, halo? No nie wiem, zaraz zobaczymy. Nie, spokojnie. Dobra, pan. Co się stało? Co się stało? Dobra, tu możemy wycofać. Mhm. Joszelka... No gdzie cofasz na mnie, co? Jest ruch prawostronny przecież, no. To ruszaj się tam, a nie no. Nie pchaj mi tego auta! To jest auto normalnie firmowe, służbowe. Dobra, to rusz się tam. Jak będzie porysowane, to... Masakra po prostu, no. Ja nie wiem. Dobra, teraz jedziemy z powrotem do klubu nocnego, no po prostu hardkorowa akcja. No normalnie na skróty sobie jadę przecież teraz, no, widzisz? No tak, wszystko na skróty się dzieje. Nie no, tylko teraz. A ja za tobą jadę cały Zobacz, tędy najlepiej, nie? Powiedziałeś, że jak będzie uszkodzone, to co? Jakie atrakcje, zobacz, widzisz, im robię przy okazji. Dokładnie. No, dobra, ten płot nie był mój chyba, nie? Nie, nie był twój, nie. Gdzie ty masz w ogóle miejsce do tego klubu? No co, no obok lotniska, tak żeby można było szybko wyskoczyć na czyki-czyki. No. 3,5 tysiąca dostałam za to, że... Ja też dostałem 3,5. Chodźcie, wychodzimy na zewnątrz, słuchajcie. No. Wychodzimy na zewnątrz. Dobra, zabieram. Nie, Renie, niedobry jeden! Dawaj! Zabieram. Potrąciła mnie jeszcze! Dobrze, Joszelka! Tak się nie bawimy! Wygraliśmy to z nim. Co wygraliśmy to z nim? Wygraliśmy to z tobą. Bo tam jest jeszcze... To znamy, o, strzela. Co strzela? Nic nie strzela, wydaje ci się! Do tyłu jedzie. Wracaj, Joszel! Nasz Ren! Rachel, tak. Rachel! Rachel? Aha. Rachel, chodź tu! Co? No do Rena mówię. Aha. Puch! Chcę być nieuprzejma, ale... Co nieuprzejma? Co ty robisz? Zostaw te rakiety. Ej, auto ci wybuchło. Gdzie jest Paweł? Widziałem. Gdzie jest Paweł? Byś widział moją perspektywę. Nie! Ach, nie mogłem przybliżyć szybciej. Co nie mogłem? Wow! Łap! Ej, bez jaj, strzeliłem w ciebie, Joszelka, i widzę, że rakieta leci i mówię, o, muszę uciekać, i skoczyłem w tym momencie, ale nie uskoczyłem. Jejku, jak mi przykro z tego powodu. Dobra, moi drodzy, myślę chyba, że tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa, pa. Pa, pa, do następnego. Dzięki, że zostałeś do końca. Koniecznie obczaj poprzednie odcinki. Zerknij również na playlisty, ponad 200 gier, ponad 6000 filmów. Oczywiście, jak chcesz być na bieżąco, pamiętaj, subik i łapka wsparcia.